Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w wydarzeniach miesiąca. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, na co zwrócić uwagę w lutym, obok czego nie przychodzić obojętnie i w końcu do jakich gier wracać. Zapraszam do oglądania. Jak pewnie wiecie, od wczoraj możecie grać w Warface'a, ale pod banderą innej firmy. Ten dynamiczny MMOFPS ucieka od Crytek'a do MyCom, gdzie z pewnością rozwinie skrzydła. Obok takich tytułów jak Skyforge, Revelation Online czy Allots, Warface odnajdzie się idealnie jako kolejny niezły tytuł w kolekcji owego dystrybutora. 6 lutego klucze zostaną rozdane, a drzwi mieszkań otwarte. Chodzi oczywiście o The Elder Scrolls Online, bo tam na serwery wchodzi dodatek Homestead, który wprowadzi Housing System. Do naszych rąk trafią w zależności od upodobań małe, średnie bądź duże mieszkania, które będziemy mogli urządzić na blisko 2000 sposobów. 7 lutego na serwery Guild Wars 2 wjeżdża The Head of the Snake, czyli czwarty epizod do trzeciego sezonu Living Worlds. Możecie liczyć na sporą dawkę fabuły, zadań i przede wszystkim nowy raid, który z pewnością spodoba się fanom serii. 8 lutego to zdecydowanie dobra chwila dla Blade & Soul. Otrzymamy ogromny update zatytułowany Wind of the Raven. Wewnątrz dwa rajdy przeznaczone dla 24 osób, które z grą są już zaznajomione i mają sporo umiejętności. Jesteście fanami wymagającej walki między graczami i oczekujecie fantastycznych doznań graficznych? Jeśli tak, to 9 lutego będziecie mieli ostatnią okazję, aby zakosztować nadchodzącej fantastycznej produkcji Ubisoftu, czyli For Honor. Open Beta wypada właśnie tego dnia i zakończy się 2 dni przed oficjalną premierą, a ta będzie miała miejsce 14 lutego, czyli cóż, walentynki oblejemy krwią rycerzy. 15 lutego Dropzone, czyli połączenie RTS-a i MOBY od Gameforge'a, zawita na platformę Steam. Jest to zdecydowanie szansa na sprawdzenie owego tytułu w większym gronie graczy, których zbyt wielu aktualnie nie ma. Pojedynki między graczami odbywają się na arenach, a każdy z playerów dzierży 3 postacie, którymi rządzi podczas rozgrywki. 16 lutego to zdecydowanie dobra okazja, aby upolować jakieś mięso dla rodziny. Tego dnia startuje cudownie skonstruowany nowy The Hunter o podtytule Call of the Wild. Nowa, lepsza szata graficzna, nowe, lepsze otoczenie i ciekawsze sposoby do upolowania zwierzyny. Czyż nie tego oczekują fani polowania? Koniecznie spoglądajcie na Steama, jeżeli chcecie pograć w owy tytuł. 21 lutego na serwery Neverwinter Online pojawi się nowy dodatek, ale clou programu tego dnia jest kolejna, druga część closed bety w Mu Legend. Pierwsze testy zdecydowanie zdominowali Polacy, zakochani w uniwersum Mu. Jak będzie tym razem? Sprawdzimy już niebawem. W kolejnych dniach Dustal trafi na Steama w Early Access. Hellion, czyli futurystyczny survival, będzie miał swoją prapremierę. Następnie możemy liczyć na Open Beta Revelation Online, rozpoczęcie Early Access Dark and Light, Iona w wersji 5.3, kolejnych testów Total War Arena, łączenia Vindictusa USA oraz EU, jak i zapowiedzi testów Blessa oraz Soul Worker Online. I to wszystkie co ciekawsze wydarzenia w tym miesiącu. Jeżeli całość wam się podobała, koniecznie zostawcie łapę w górę i subskrybujcie wraz z dzwoneczkiem. To pomoże nam w dalszym rozwoju, a wam pozostać na bieżąco z naszymi materiałami. Do usłyszenia, cześć!